Hej, czyli witajcie, z tej strony z Maslo i witam was dzisiaj w Polish Cartridge Challenge. Ogólnie więc tak, ja naprawdę nie wierzę, że ja to robię. Jak dobrze wiecie, kartridże do Nintendo Switch są bardzo malutkie. Są takie malutkie a Nintendo ma odwieczną obsesję na punkcie bezpieczeństwa, więc pokryło te kartridże taką specjalną warstwą, która sprawia, że kartridż jest strasznie ohydny, co ma w sumie zmusić dziecko do wyplucia go w razie wzięcia do buzi. Szczerze mówiąc, jest to pomysł dość oryginalny i nie słyszałem, żeby ktoś w przypadku jakichś innych kart pamięci stosował coś takiego. Tak więc dzisiaj pomyślałem, że to sprawdzę. W sumie to już chyba wiem, czemu te kartridże tyle kosztują. Co ja robię ze swoim życiem w ogóle? Ola! O kurde! O fuj! A! Rzeczywiście, nie jest to przyjemne. O matko, nie! O fuj! Oni naprawdę nie przeginali, ja pierdzielę. O Boże! To chyba najohydniejszy kawałek plastiku, jaki w życiu. Ule, polizałem. Wiecie jak to smakuje? Znaczy to jest takie strasznie gorzkie. Zauważyłem, że tutaj na początku języka, gdzie mamy te słodkie receptory, to w ogóle nie ma znaczenia, ale te gorzkie dopiero się uaktywniają. Nie liczcie tego, serio, nie bardzo. Gdybym miał to do czegoś porównać, jak macie takie tabletki z antybiotykiem, które trzeba jakby rozgnieść na łyżkę i trochę wodą zalać i wtedy musicie takie gorzkie wypić coś, to jest dokładnie ten smak. Ohydne. Moi drodzy, i to w sumie tyle w tym takim troszeczkę bardziej humorystycznym filmiku. Ale musiałem to sprawdzić, serio. Nie mogłem się powstrzymać. Nie liczcie tego, serio, nie bardzo. Także słuchajcie, tradycyjnie komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, jeżeli się podobało. Subskrybujcie, jeżeli jesteście zainteresowani Nintendo. Subskrybujcie i czekacie na kolejną porcję newsów i zapowiedzi, albo po prostu materiał związany z konsolką. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! Subskrybujcie.